Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Krystyna Kliwacz w Telewizji Chrystusa Króla, nadawanej z Chicago. Laudetur Jezus Chrystus. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj gość wyjątkowy, a jest nim ksiądz Piotr Glas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. Witam Panią. Witam również wszystkich, którzy nas... serdecznie witamy. Księże, chciałabym porozmawiać na tematy bardzo aktualne, które nas dotyczą dzisiaj, a mianowicie przeraża nas i przygnębia dzisiejsza rzeczywistość. Z lękiem i trwogą patrzymy w przyszłość, dokonują się wielkie zmiany na naszych oczach, zło opanowało cały świat. Czy dzieje się tak dlatego, ponieważ ludzkość odrzuciła Pana Boga i przestała respektować Jego prawa? No myślę, że na pewno żyjemy w bardzo ciekawych czasach i nie myślałem, że za swojego życia dożyję czegoś takiego. Zawsze to gdzieś tam było z tyłu głowy, zawsze człowiek słuchał różnych proroctw, różnych wspaniałych kaznodziei, ludzi duchowych, ale wydawało się to bardzo odległe. No niestety, albo istety, jak to mówi chińskie przysłowie, abyś mógł żyć w ciekawych czasach, no żyjemy w tych ciekawych czasach i sprawy w tej chwili obierają bardzo nieciekawy obrót. Wie pani co, dzisiaj ktoś ładnie powiedział, to nie są moje słowa, że powinniśmy Bogu dziękować za trudne czasy, w których żyjemy, bo będziemy łatwiej mogli się zbawić. Fajnie, łatwiej się zbawić, kiedy wszystko jest komfortowo, cieplutki kościołek, szamsze pogania, prawda, rutyna, tu paciorek, tam paciorek, wszystko jest okej, okay. Ale kiedy nagle przychodzą te trudne czasy, no w ten czas zaczynamy się buntować, bo tracimy grunt pod nogami. W tym momencie, wie pani, Pan Bóg nam daje te trudne czasy i tracimy ten pod nogami ten grunt, zaczynamy się buntować, zaczynamy czuć się niepewnie, ale z drugiej strony Pan Bóg daje nam wielkie łaski, aby przejść to wszystko, no, co zostało nam w tej chwili przygotowane. No wiadomo, nie chcę powtarzać, bo już bardzo dużo jest na ten temat powiedziane. Są wspaniałe powiedzi, konferencje, wywiady, szczególnie na YouTubach, wspaniałe artykuły. Ale jak sami wiemy, w tej chwili zaczyna się bardzo duża agresja, ponieważ agresja wywala się ze strachu. Ludzie są tak oszołomieni tym, co się dzieje. Po prostu ludzie są bardzo zmęczeni. Agresja jest w tej chwili w domu, agresje są w domu pracy, w miejscach pracy, agresje są wśród przyjaciół. Domy są podzielone zupełnie podobnie, jak Jezus powiedział, teściowa przeciw synowej, synowej przeciw teściowej. Pod jednym dachem podziały są polityczne, podziały są w tej chwili co do kościoła, podziały są do tego, co dzieje się w kościele, do tej przyszłości. I ta agresja, szczególnie właśnie w tej chwili do chrześcijaństwa, do katolicyzmu, a szczególnie do Kościoła jako instytucji. I ten strach i ta panika, upadające autorytety, myślę, że to jest taka mikstura bardzo wybuchowa. Dlatego pandemia to jest coś takiego, ktoś kiedyś powiedział, że cała ta rzecz, którą w tej chwili obserwujemy, nie odnoszę się medycznie oczywiście do pandemii, bo nie jestem lekarzem. Pandemia polega na tym, że straciliśmy kontrolę. Lubiliśmy kontrolować każdy, ja tak samo, prawda, ustawiam sobie dzień, ustawiam sobie, co będę robił. Tutaj wyjeżdżam, ustawiam sobie już najbliższe tygodnie, ustawiam sobie miesiące, czy wyjazdy, rekolekcje. Wszystko jest ustawione, wszystko jest zrobione, wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Również kontrola duchowa, prawda? Rano wstaję, mówię brewiarz, piję kawę, idę na mszę. Jakiś ten dzień się układa, wszystko jest w jakichś schematach. No i w tym momencie zaczyna się to, że po prostu to wszystko zaczyna upadać. To wszystko jest jakby abstrakcją. To wszystko zaczyna nie istnieć w moim życiu. Nagle ktoś inny układa mi dzień, nagle nie mogę robić tego, co mogłem robić. I jest ta panika, tracę tą kontrolę nad swoim życiem. No i oczywiście ludzie nie mają sakramentów, odcięci są od kościołów, albo bardzo małe liczby mogą przychodzić. To wszystko już zostało powiedziane. Także cała ta sytuacja, w której w tej chwili żyjemy, jest bardzo ciekawa, bardzo niebezpieczna dla świata, ale równocześnie niebezpieczna jest dla naszego życia duchowego. I
Musimy powiedzieć, że to nie chodzi tylko o wirus, który oczywiście może zabić każdego z nas, ale w tej chwili patrzymy, jest to wojna wpływy. O tym się nie mówi. Wojna wielkich mocarstw, prawda? U was wybory w tej chwili, całe to zamieszanie, wojna amerykańsko-chińska, wojna o wielkie pieniądze, wojna o przyszłość tego świata, o jak ten świat będzie właściwie wyglądał. I jest oczywiście tyle teorii, tyle opinii różnych i spiskowych, prawda, kto za tym stoi. Ale my, wierzący, musimy się popatrzeć, wie pani, troszeczkę z innej perspektywy. Nie chodzi mi tutaj o koalicję rządzącą, o siły, wpływy, ciemne moce i tak dalej, bo no, wszystko są bardziej ludzie w tym siedzą i to znają. Ja bym chciał patrzeć troszeczkę ze swojego podwórka, właściwie kto za tym wszystkim stoi. To, co się dzisiaj dzieje, to nie jest jakimś wybrykiem natury, to nie jest ślepym losem, bo tak się stało oczywiście, no mamy pecha. To wszystko zostało dobrze przygotowywane przez kogoś, kto jest o wiele potężniejszy niż każdy z nas. Jest ktoś za tym, który stoi za wszystkim, co w tej chwili jesteśmy świadkami, co obserwujemy. Musimy popatrzeć się z zupełnie innej perspektywy widzenia. Czy powinniśmy być tym wszystkim zaskoczeni? Ja myślę, że nie. To wszystko, wie pani, co się w tej chwili dzieje, na to wszystko żeśmy ciężko pracowali. Ciężko jako ludzie, jako ludzkość, ale również jako Kościół, jako ludzie wierzący. Pracowaliśmy bardzo ciężko, odrzucając Boga w tej chwili. No powiedzmy sobie szczerze, że no, większość krajów, szczególnie rozwiniętych, no, Pan Bóg nie ma już miejsca. Prawo Boże, kto się przejmuje dzisiaj prawem Bożym? Jest prawo ludzkie i prawo ludzkie zaczyna dominować nad prawem Bożym. Sami sobie ustalamy prawa, sami stajemy się bogami, sami zaczynamy się czcić, zaczynamy się uwielbiać, zaczynamy poprawiać prawo Boże, poprawiać naturę, poprawić to, co Bóg stworzył. Dlatego świadomie łamiąc te przykazania, świadomie odchodząc od Boga, w pewnym momencie postawiliśmy się na miejscu Boga. No to dzisiaj już jest tak oczywiste i dlatego chyba myślę, że Pan Bóg w którymś momencie powiedział: no, jeżeli w ten sposób mnie traktujecie, no to musicie przejść przez pewien okres oczyszczenia. Ja myślę, że w tej chwili wchodzimy w okres oczyszczenia. Bóg jest odsyłany do rezerwatów, kościoły są pozamykane, przeodprawiane są po cichu, wielu ludzi przestało chodzić do kościoła, wielu ludzi jest bardzo pogubionych, ludzie młodzi są bardzo zbuntowani. Jest wysyp fałszywych proroków, którzy mówią pokój i bezpieczeństwo, proroków nawet w środku samego kościoła, którzy zajmują się nie tym, co powinni mówić, nie mówią prawdy. Czasami ta prawda, która, wie pani, jest bolesna, która jest trudna do przyjęcia, oni wolą iść na łatwiznę. Prorocy fałszywi, prorocy, którzy mówią tylko: wszystko jest dobrze. Nie martwmy się, Pan Bóg nas wszystkich kocha, Pan Bóg nas wszystkich zbawi, wszyscy jesteśmy bezpieczni, wszystko już będzie dobrze, jakoś to się poukłada, nie mamy się czym za bardzo martwić. Wszystko jest świetnie. Zaczęliśmy budować, wie pani, swoje królestwa, ale nie Królestwo Boże. Zaczęliśmy swoje królestwa. Jak to powiedział kiedyś, to cytowałem jeden z amerykańskich księży: Kingdom of Thingdom, królestwa swoich rzeczy, swoich posiadłości, tego, co mam. No i kto z tego skorzystał? Kto za tym wszystkim stoi? To jest główne pytanie. To jest książę tego świata. Oczywiście dla wielu katolików, nawet i kapłanów, ten temat w ogóle nie istnieje. To już jest średniowiecze. Dziwnie, że Ewangelii o tym mówią, dziwnie, że Jezus to porusza bardzo często w Ewangeliach, że jest ten, który rządzi tym światem, jest książę tego świata. Sam Jezus powiedział: widziałem szatana spadającego jak błyskawica. Zapomnieliśmy o tym, że to on w tej chwili zaczyna dochodzić do władzy. Pan Bóg dopuszcza to z jakiegoś powodu, ale może dlatego, że poprzez swoje wybory zaczęliśmy oddawać wszystko powoli szatanowi. I tu zaczęło się naprawdę robić bardzo nieciekawie. Szatan jest potwornie cierpliwy. Cierpliwość to jest jego największą, w cudzysłowie,
zaletą, będzie czekał, on sobie poustawia, on zrobi intrygi. Jest bardzo sprytny, jest bardzo inteligentny. Weszliśmy w tą pułapkę i w tej chwili to, co się dzieje, ja myślę, jest owocem tego naszego działania, naszej pychy, ponieważ staliśmy się dziećmi ojca pychy, ojca szatana. Tak jak mówi Biblia, są dzieci Boga i są dzieci szatana. Ile ludzi sprzedało się dzisiaj szatanowi, ilu księży, ile biskupów i niestety kardynałów. O tym trzeba dziś porozmówić. Ile ludzi Kościoła sprzedało się dziś szatanowi. Więc jak ma być dobrze na świecie, jak ma być dobrze w Kościele. Pamiętam kiedyś na Jasnej Górze parę lat temu prowadziłem rekolekcje. I te rekolekcje, one również pamiętam, one były jakoś powtarzane. Ja w Stanach Zjednoczonych byłem w Detroit i to był taki tytuł Strategia działania szatana. Można ciągle oglądać na YouTubie po polsku, oczywiście tam wchodziłem bardziej w Polsce głębiej, jak działa szatan. Musimy wejść w te struktury, ponieważ nigdy nie zrozumiemy tego, co się dzieje, bez zrozumienia taktyki szatana. To nie są ludzkie siły, to nie jesteśmy my, którzy to wszystko organizujemy. Ktoś za tym stoi, potężny, wpływowy, który no niestety może wpływać na ludzi indywidualnie, może wpływać na całe grupy ludzi, może wpływać nawet na ludzi Kościoła. I to, co dzisiaj obserwujemy, no niestety jest tym smutkiem owocem tego wszystkiego, co działo się już nie od 2-3 lat, działo się od 10 lat, szczególnie w naszym Kościele. Szatan, jak zawsze mówią egzorcyści, jest małpą Boga. Szatan zawsze małpuje, zawsze robi odwrotnie, prawda? Jest Trójca Święta, jest odwrotność Trójcy Świętej. Jest również Królestwo Boże. Królestwo Boże, jak mówi święty Paweł w liście do Rzymiu, to jest do Rzymian, to jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Jaka jest odwrotność szatana do tej sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym? Jego królestwo to jest stołek, worek i rozporek. Tak mówiąc bardzo kolokwialnie, pozycja, pieniądze i seks. To jest odwrotność Królestwa Bożego. Nic nie wymyślił nowego. To było przez wieki, to jest w nas, jesteśmy skażeni grzechem. Każdy ma swoje słabości, każdy popełnił błąd, każdy gdzieś tam w życiu chciałby powiedzieć, chciałbym zmienić, chciałem zacząć od nowa, chciałbym tą taśmę przywinąć. Każdy z nas ma coś na sumieniu, czego by się wstydził. Ale w którymś momencie idziemy do spowiedzi, żałujemy, Bóg nam przebacza. Ale są ludzie, którzy w tym trwają, którzy zrobili na tym kariery. Są ludzie, którzy świadomie, wie pani, wybierają szatana, wybierają tą drogę, ponieważ idą za stołkiem, idą za workiem, no i niestety przyjemnością, jakim jest przyjemność seksualna. I oczywiście są to ludzie i świeccy, i ludzie duchowni. Dzisiaj nie ma już co ukrywać. Jesteśmy wszyscy ludźmi. Ludzie świeccy to są autorytety, to są elity, to są politycy, to są gwiazdy filmu, estrady. To jest nawet tak naprawdę w rodzinie królewskiej, prawda? Książę Andrzej, który latał samolotami na małoletnie dziewczynki. Na pewno wszystko by się jakoś, jak to się mówi, ukręciło temu łeb. Gdyby nie to, że tamci sprytnie wszystko nagrywali. Więc po prostu nie da się tego odkręcić, ponieważ rodzina królewska złożyła wielkie, bardzo przepraszamy, no wielki wstyd, prawda? Ale mają ich po prostu w szachu, mają na niego haka. No i oczywiście, no niestety są to reprezentanci mojej grupy, są to księża, są to biskupi, są to kardynałowie. No w ostatnich latach widzimy, to jest czubek góry lodowej tego, co się dzieje. Ale no niestety skandal wychodzi za skandalem. I na przykład popatrzmy nawet na arcybiskupa Wesołowskiego, wielka szycha, prawda, w Kościele Polskim, nuncjusz na Dominikanie. No biedaczek zmarł dzień na Watykanie, dzień na zawał serca. Może naturalna śmierć, a może dziwna jakaś dzień przed może sypaniem kolegów. Tylu ludzi tam, wiem, że jeździło na tą Dominikanę na wakacje. No dobrze, że mieli może fajne wakacje, ale czy tylko wakacje? Ja mówię, to są imperia, które się buduje, o których nikt,
prawdopodobnie nie miał się dowiedzieć. No, nie są to sprawy przyjemne, no, ale są to sprawy dramatyczne. Zanim ktoś stał, ktoś to wybierał, to nie jest tylko jeden arcybiskup Wesołowski. To jest po prostu cała siatka, tak mówimy po angielsku, cały taki network, który jest, który działa. No, Paweł VI papież powiedział, że swąd wszedł do kościoła. Co jest tym swędem? No niestety, dzisiaj to już nie jest swąd, to już jest kloaka, to już jest szambo, to już jest smród, który wszedł do kościoła i niestety rozpanoszył się. Jak pamiętamy, ojciec Amor, egzorcysta Watykanu, tak bardzo za to dostał, oczywiście od oficjalów różnych, że powiedział, że Watykan potrzebuje egzorcyzmów. Watykan potrzebuje egzorcyzmu. Ja pamiętam parę lat, jak on to powiedział, sam byłem oburzony, no gdzie jak gdzie, ale w Watykanie się prawdopodobnie kształci egzorcyzmów. On powiedział, że Watykan potrzebuje egzorcyzmu. Wielkie było w ten czas oburzenie. To miejsce, gdzie powinno być, gdzie jest światło świata, prawda? Miejsce, które powinno promieniować na cały świat Ewangelią, gdzie powinni wychodzić ludzie najlepiej sprawdzeni, najlepiej doświadczeni. Jak mówi Pismo, patrzcie na koniec waszych przełożonych, naśladujcie ich. Ja zawsze, jak to czytam, przynajmniej w tej chwili mówię, no zaraz, zaraz. Oczywiście nie wszyscy, ale jeżeli miałbym ich naśladować, no to daleko, daleko nie zajdę. Dzisiaj staliśmy się niestety pośmiewiskiem całego świata. Staliśmy się w rękach szatana dzisiaj zabawką, marionetką. Poprzez tych ludzi skorumpowanych, którzy świadomie trwają w grzechu, którzy świadomie wybrali taką drogę, myśląc, że im się uda, że im się upiecze. Tragedią jest to, że tysiące kapłanów, setki biskupów, zakonników stało się ofiarami grupy ludzi, którzy oddali się szatanowi. Kapłanów, którzy ciężko pracują, którzy oddają życie za Chrystusa, biskupów, którzy są rzetelni, wierzącymi ludźmi, kardynałów, którzy chcą prawdziwego Kościoła. No niestety dzisiaj no, widzimy, no szambo wybiło i wybijać i będzie coraz to bardziej, bo szatan sobie nie pozwoli na to, żebyśmy koło tego mogli przejść obojętnie. Ci ludzie dzisiaj są demaskowani i kto dzisiaj cierpi? To my cierpimy. Zwykli ludzie, zwykli kapłani, biskupi, czyli wszyscy, którzy naprawdę chcą dobra Kościoła, którzy kochają Kościół. Kościół Chrystusowy. Kościół Chrystusowy, który nie upadnie, bo Jezus o tym powiedział. Ale teraz pytanie, czy to, co stało się w Kościele, ten wrzód, który w Kościele jest, to te królestwa, którzy sobie zaczęli w Kościele budować, co niektórzy, to musi upaść, to musi być wypalone, to musi być oderwane jak rak, bo inaczej niestety wszyscy będziemy mieć wielki problem. Kiedyś Rażdy napisał taką książkę Szatańskie wersety o Koranie. Dzisiaj ja bym to powiedział, to są szatańskie, demoniczne kręgi, które dzisiaj są, różnie się to mówi. Mafie lawendowe, mafie finansowe. Dla mnie to są ludzie, którzy sprzedali swoją duszę szatanowi. To są ludzie, którzy za pozycję, to są ludzie, którzy za pieniądze, to są ludzie, którzy za seks sprzedali swoją duszę szatanowi. I z tymi kręgami, z tymi kręgami, które są w Kościele, po ludzku nie damy rady wygrać. One są tak mocne i będą mocne, ale Pan Bóg sobie z tym może poradzić. No niestety czeka nas, wie Pani, bardzo, bardzo dużo przykrości. W przyrodzie nic nie ginie. Ja zawsze mówiłem to, czy na kursach dla egzorcystów, czy do ludzi. W przyrodzie nic nie ginie, u szatana nigdy nic nie ginie. Raz sprzedałeś swoją duszę, raz oddałeś się mu. Niestety on tobie nie przepuści. Musisz oddać wszystko do ostatniego grosza. Tam nie ma lojalności, nie ma miłości. U szatana jest. Albo jesteś z nim, albo on ciebie niszczy.
Kiedy wszystko się układa, no to wszystko jest dobrze. Ale w momencie, kiedy zaczyna się wszystko niszczyć, to nie poda ci ręki. Tak samo w życiu prywatnym, czy w tej chwili, jeżeli mówimy o ludziach wpływowych, o tych kręgach zła, on im nie poda ręki. On będzie ich wyławiał i będzie pokazywał na świeczniku. Popatrzcie, jaki mieliście przywódców. Zobaczcie, co oni robili. Skandal za skandalem, nie? Wykorzystał on do końca swoją ofiarę. Tych, którzy mu się oddali, świeckich czy duchownych, nie będzie miał żadnej litości, a jeżeli, wie pani, jego działanie jest takie, kiedy już widzi, że wycisnął jak cytrynę do ostatniego, ten czas uderza w takim momencie, żeby jak najwięcej poranić ludzi, jak najwięcej jeszcze zgorszyć. I widzimy to dzisiaj na własnych oczach, no to, co dzieje się w Kościele. No, to jest taka książka, która nazywa się Sodoma. To jest porażająca książka. I jeżeli się ją czyta, no to nawet jako ksiądz, mając 30 lat kapłaństwa, ja mówię, Panie Jezu, o co w tym wszystkim chodzi? No, czy ja jestem jeszcze na właściwym miejscu? No, ale to nie Kościół Oblubienica Chrystusa jest winny. To są ludzie, którzy tworzyli ten Kościół i którzy się tego Kościoła wyparli. To są ci ludzie z tych kręgów, stołka, worka i rozporka. I tu jest, wie pani, ta cała tragedia, ponieważ my, zwykli ludzie, ci, którzy z różańcami w ręku, ci, którzy chcą dobra, którzy chcą walczyć, po prostu bardzo na tym cierpimy. No i widzimy, co się z tego dzieje. Strategia to jest, wie pani, strategia szatana, to jest pycha. Pycha go zrzuciła z nieba i również pychą zaślepia. Pychą zaślepia ludzi, obojętnie czy to jest świecki, czy duchowny. Im wyżej, tym lepiej. To jest dla niego lepszy łup. Zdobyć księdza, to jest dla niego bardzo dobry łup. Zdobyć biskupa, to jest świetny. Zdobyć kogoś z pozycją w kościele, no to już jest wielki triumf. I niestety, jeżeli takich ludzi zdobędzie, w ten czas on już nie popuszcza. Jeżeli pójdą na ten haczyk, jeżeli się na nim wezmą, jeżeli raz wejdą w to wszystko i w porę się nie opamiętają, no to w ten czas, jeżeli zabrną za wysoko, po prostu nie ma już drogi odwrotu. Tak samo jest, jak jest w mafii. W mafii się nie da po prostu wejść, ja pan, dziękujemy panom, no ja już chcę zmienić swoje życie, mam pieniądze. Za dużo wiesz, za długo byłeś już w strukturach. Tak samo niestety w szatańskiej mafii jest tak samo, obojętnie jaka ona jest. Za dużo wiesz, za dużo masz kontaktów. Nie możemy sobie już pozwolić na to, aby ludzie dowiedzieli się prawdy. Ci ludzie idą w ten czas w zaparte, kłamią na całego, wypierają się w żywe oczy, prawda? Ci ludzie nie mają skrupułów, nie mają jeszcze tej na końcu tej męskości, i żeby przyznać się do tego, co się stało. Ci ludzie będą szli w zaparty do końca. Żaden będzie im popuszczał. Będzie mówił, tak, masz szansę jeszcze wygrać, masz szansę się ułożyć, masz szansę, uwierzą ci. Aż do momentu, kiedy przyjdzie następny atak. Jeszcze gorszy atak. I dopiero jeszcze gorzej będzie dla tego człowieka i dla nas, ponieważ szatan mu udowodni, że rzeczywiście kłamał jeszcze bardziej. Jest to potężna walka duchowa i wszyscy jesteśmy w tej walce umoczeni. Czy jesteśmy winni, czy niewinni, czy idziemy wiernie za Chrystusem. Jesteśmy wszyscy połączeni. Należymy do tego samego Kościoła i niestety, tak jak było w Ewangelii jest napisane, no, kąkol rośnie razem ze zbożem, ale w dniu sądu naprawdę to będzie bardzo, bardzo, bardzo źle. Tylko ludzie, którzy oddali swoje życie szatanowi, mogą dokonywać tak strasznych czynów, którymi jesteśmy świadkami, prawda? Jest to tragiczne, ale ludzie, szczególnie mówię w koloratkach, ludzie, którzy jedną ręką błogosławią, drugą ręką niestety robią co innego. I to się po prostu w głowie nie mieści normalnemu człowiekowi, że można prowadzić tak podwójne, cyniczne życie, że można tak oszukać ludzi, że można oszukać Kościół. No, jedne osoby, których się nie oszuka, no to jest, wie pan,
Wie Pani, to jest Pan Bóg. Nie nam oceniać tych ludzi, oceniamy ich czyny. Oczywiście ich czyny można ocenić. Serca będzie oceniać sam Bóg. Sam Bóg zdecyduje, co z nimi zrobić. No, Ewangelii powiedział bardzo mocno Pan Bóg. Lepiej, żeby sobie uwiesił kamień mąski u szyi i się utopił, jeżeli miałby coś podobnego zrobić. Judasz tak samo. Czy Jezus za nim wybiegł z wieczernika? Czy Jezus powiedział, stop, Judaszu, no wiesz, wyświęciłem cię, no jesteś jednym z moich? Nie, pozwolił mi odejść. Judasz się powiesił. Jakoś tutaj miłosierdzie i dobroduszność Jezusa nie działała. Zrobiłeś, co zrobiłeś, twoim końcem było drzewo. Zawsze mam tą scenę właśnie z filmu Pasja, jest okropne. Także widzi Pani, dzisiaj jest bardzo, bardzo ciężko i myślę, że sprawy będą jeszcze bardziej wychodzić. No, słynny ojciec Marcel, który teraz już coraz głośniej znowu o nim mówi, założyciel Legionistów Chrystusa, w latach 50. już zaczął swoją działalność. No, robił straszliwe rzeczy, gdy chodzi o seksualizm, o pieniądze. No, mówią włoskie media w tej chwili, że do 1 miliarda dolarów przesłał łapówek za to, żeby trzymali zęby, język za zębami i żeby mu pozwolili działać. Nie? No, katastrofalne dla mnie było to, jak w 2000 roku papież go daje jako wzór kapłaństwa, jako jedyny w roku kapłaństwem przemawiał do kapłanów, jako wzór kapłana i wzór kochającego ojca wszystkich swoich kleryków, wszystkich swoich księży. Ja dopiero zrozumiałem, co to jest, kiedy będąc w Ameryce parę lat temu, egzorcyzmowałem jednego księdza, który był byłym legionistą, który dostał potem zwolnienie ze ślubu kapłańskich, ponieważ te śluby były święceń kapłańskich, ponieważ te święcenia były nieważne, były pod przymusem. Ale to, co ja widziałem w tym człowieku, to jest po prostu przerażające. Chociaż nie był molestowany, ale bycie w tej organizacji z tym duchem, po prostu ja nie zdawałem sobie sprawy, że szatan może wejść tak głęboko. Był drugi człowiek, który był niewyświęcony, ale na 5. roku jego rodzona matka go wyrwała, kiedy był w seminarium w Paryżu. Potem nad nim żeśmy się również modlili. Gdy pokazaliśmy mu film o Marcelu, on po prostu dostał drgawek. Nie płakał, tylko drgawek dostawał. To było dla mnie tak porażające. A przecież ten człowiek, Marcel, działał w kościele przez tyle lat. 50 lat. Nikt nic nie wiedział, nikt nie słyszał. No wie Pani, to bajka dla małych i naiwnych dzieci. To nie był tylko on, ale kto z nim był jeszcze? Sprawy finansowe, już teraz ostatnio kardynał Angelo Becci, chyba się go wymawia, prawda? 200 milionów w Londynie wydaje na jakieś domy, wysyła na kardynała Pela, żeby go szkalowali, 800 tysięcy euro. Przecież to nie jest tylko on. Jaka kara go spotkała? To, że został pozbawiony kardynalstwa, to wielka kara. Przecież to są przestępcy. A przecież to jest nie tylko on. Człowiek, który coś takiego robił i ci, co z nim byli, i oni szli do ołtarza, oni trzymali Jezusa, oni się modlili, oni niesili purpury. No, mnie to się w głowie nie mieści, jak to jest właściwie możliwe, prawda? To były pieniądze ze Świętopietrza, to były pieniądze szczególnie z waszego kraju, ze Stanów, które szły, to są miliony dolarów sprzeniewierzone. Kto dzisiaj będzie chciał dać na Świętopietrze pieniądze, a gdzie szły na ubogich? Szły dla tych panów. O, trudno ich nazwać kardynałami, książętami kościoła. Mówię, jak oni się Boga nie boją. Więc no, teraz daleko patrząc na kardynała Makarika, dzisiaj już pana Makarika, prawda? Tyle lat, co ten człowiek robił i nikt nic nie wiedział. Przecież mi mówili właśnie w Stanach Zjednoczonych, wymieniani po nazwisku, kto należał do tej sieci tych ludzi, kto tam się podłączył, kto kogo krył. Przecież mówi się, że tam miliony ludzi, miliony dolarów szły do Watykanu. Pytanie gdzie? Ja rozmawiałem kiedyś
z jednym człowiekiem, który ma wpływy w Stanach Zjednoczonych, no nie wiem, czy FBI, czy CIA, która z tym organizacją się zajmowała, w każdym razie od walki z korupcją, oni mają numery kontu, oni wiedzą, gdzie wysyłano te pieniądze i kto te pieniądze przesyła. Oni wszystko wiedzą już. Tylko pytanie, czy czekają na dalsze kłamstwa. Oni dokładnie wiedzą, kto ile za to płacił. Musiał za to płacić, prawda? Musiał za to płacić. Dzisiaj wielki skandal, ale to jest tylko czubek góry lodowej. Kto za tym stał po jednej stronie oceanu, kto stał po drugiej stronie oceanu. W tej chwili wielka dyskusja, prawda? Czy Jan Paweł II o tym wiedział, czy nie wiedział, prawda? Nagle przekonał go jeden list. Przecież tacy ludzie kłamią w żywe oczy. To są mistrzowie kamuflażu i kłamstwa. I tak nagle papież się przekonał? Czy może papieża przekonano? Nie wiem, to są dyskusje dzisiaj. Ale dzisiaj naszego papieża stawiają dzisiaj na pole obstrzału. I teraz jest wiele pytań, które no, ludzie chcą odpowiedzi, bo w Ameryce wrze na ten temat, prawda? No my mamy inne problemy w naszym kraju w tej chwili. No ale niestety, znowu stołek, worek i rozporek. No, ta mafia niestety tak działa. To są szatańskie grupy, które usadowiły się w Świętym Kościele. Jak bardzo Jezus musi cierpieć. Jak bardzo my cierpimy, jak bardzo cierpią ludzie, którzy kochają Kościół, którzy chcą być w tym Kościele. Także bardzo są to sprawy skomplikowane w tej chwili i na wiele tych pytań nie ma odpowiedzi. Ale ja myślę, że przyjdą następni, przyjdą następne uderzenia i będzie wychodziło jeszcze bardziej. Szatan sobie dozuje, szatan sobie wybiera te momenty, na których będzie miał największą korzyść, aby uderzyć. No, dla niego ci ludzie, powiem szczerze, to, jak to ktoś powiedział, to są bezużyteczni idioci. To są ludzie, którzy się zaprzedali i którzy wybrali świadomie i dobrowolnie tą drogę. To są ludzie, którzy nie będą pokutować. Orson Marciel, kiedy był w 2008 na łożu śmierci, ponad wyrzekł się i powiedział, że on nie wierzy i on nie chce nawet spowiedzi i namaszczenia ostatniego przyjąć. No, tak żył i tak umarł, prawda? Także jaki będzie koniec tych ludzi? Co się z nimi stanie? Czy oni w ogóle wierzyli? Ja zawsze miałem z tym problem, bo mówię, no jak to jest możliwe? Przecież ktoś musiał wierzyć. No przecież człowiek wierzący czegoś podobnego nie zrobi. A mi powiedzieli, wie pani co, ci ludzie nie mają żadnej wiary. Nie można mieć wiary i nie można robić takich rzeczy, jakie oni w tej chwili robili. Jest to bardzo trudne do uwierzenia, ale pytanie było zawsze moje osobiste. Kto ich wybierał? Kto ich namaszczał? Przecież mówimy Duch Święty, asysta Ducha Świętego. Jeden starszy ksiądz się ze mnie śmiał. Mówi, ty w to jeszcze wierzysz w tych przypadkach? Sami się namaszczali, sami się wybierali. Ja mam taki cytat z Pisma Świętego. Kiedyś właśnie miałem taki wielki dylemat. Mówię, no jak to jest możliwe? A właśnie w księdze Ozeasza było napisane tak. Wyznaczyli sobie królów, ale beze mnie. Podejmowali decyzje, ale mnie o tym nie powiadamali. Wie pani, ten cytat z Pisma Świętego mnie przekonał. Po prostu wybierali między sobą, wybierali między swoimi klanami, między swoimi kręgami. Namaszczali się i po prostu dlatego tak się działo. Czy Pan Bóg miał w tym jakieś miejsce? No Pan Bóg na wszystko musi zezwolić, ale na pewno to była też dla niego tragedia, bo nie mieli ani z tego pewno zezwolenia Pana Boga. Tak podejrzewam, bo Pan Bóg by tych ludzi nie wybierał, jeżeli ktoś został wybrany tylko poprzez znajomości. No dzisiaj, wie Pani, mamy zgorszenia w naszym kraju. No, kardynał Gulbinowy, dzisiaj rozmawiałem z kimś, kto znał kardynała od dziecka, czyli od jego dziecka, nie kardynała, bo kardynał już jest starszy, no starowinka, ale mówi, no dla mnie był ikoną wszystkiego. Mówię, moja wiara się zachwiała i to bardzo poważnie. Ja mówię, to przecież to są sprawy, które były wiadomo od lat.
Ja jeszcze parę lat temu pojechałem, pamiętam, do sióstr zakonnych, gdzie kardynał Golbinowicz przyjeżdżał na wakacje. Ja mówię, czy wy wiecie, kogo przyjmujecie? No przecież o tym człowieku krążą no, bardzo złe ten. No to myślałem, te siostry się na mnie rzucą, prawda, że jak śmiem ośmieszać kardynała i takie rzeczy mówić. Dzisiaj dla mnie to nie jest szokiem, ale dlaczego jest szokiem dla wielu księży, którzy od dawna wiedzieli, jakie straszne rzeczy działy się za zamkniętymi drzwiami, prawda, kardynała, jaki to jest straszny cios, jak szatan to wszystko, wie pani, wymyślił, jak to wszystko ułożył, że jeszcze 3 lata do setki mu brakuje i jeszcze go zniszczyć, jeszcze upokorzyć w ten sposób starowinkę, który przeżył swoje lata, podbierać mu wszelkie zaszczyty. Bo może już w tej chwili jest za stary i tego wszystkiego nie rozumie, ale mówię, jaka to jest tragedia dla miejscowego kościoła, dla nas wszystkich. Ikona Polski, ikona odznaczony orderami i dzisiaj co się dzieje? Był taki sketch pana, pamiętam, zapomniałem nazwiska tego człowieka, jak to było, buźka, rączka, goździ, klapa, prawda, jak się odznaczali, a potem się śmiali, łapu, capu, buch i klapa i po wszystkim. I tak się niestety dzisiaj dzieje, o, pan Pietrzak o tym mówił, prawda, dzisiaj z łapu, capu, buch i klapa dla wielu, a to jest dopiero, początek, no to samo jak się długo ciągnie nieżyjący już arcybiskup Pec. No, czytałem, było na internecie listy rektora w ten czas do nuncjusza w Polsce tamtego, który był i opisywał no, tak straszne rzeczy, co ten arcybiskup robił. No, po prostu się w głowie nie mieści, że ktoś taki mógł być na takim stanowisku. Teraz pytanie, kto, dlaczego, kto go tam umieścił? Przecież było wiadomo, już dzisiaj nie jest tajemnicą, że służył Pawłowi VI, prawda? Że był znany jako homoseksualista i potem może też miał haki na kogoś, że pozwolono mu tak działać, że po prostu broniono go na całego, a dzisiaj te sprawy wychodzą i jakim świetle my się jako Kościół hierarchiczny, jak my się stawiamy. To nie jest tylko wystarczy powiedzieć, przepraszam, dzisiaj już nie żyję, zapomnijmy o tym. Ludzie pamiętają, te sprawy są znowu wygrzebywane, co nie są załatwiane, prawda? To wszystko były te połączenia, które są, tej szatańskiej mafii, która działała, no i której dalej działa, i która jest. Bo my sobie z tym nie poradzimy. Kościół się sam nie oczyści, to musi oczyścić sam Bóg. I dlatego jest to bardzo, bardzo trudne. No dzisiaj no, następny, największy kaliber, no kardynał Dziwisz. No sprawy, które już no, legendy krążą, prawda? I nie można powiedzieć, że się o tym nie wiedziało. Kardynał Dziwisz i jego życie, i jego posługa w Watykanie, prawda? Jak to mówiono, szarej eminencji, no historii tyle krążyło już od dawna. Nikt nic nie wiedział, a teraz wielki szok. Czy ja się dziwię? Absolutnie się nie dziwię temu, co się dzieje, bo ja pamiętam sam, przeżyłem kiedyś szok parę lat temu, jak byłem w waszym kraju. Zaprowadzono mnie do takiego księdza polskiego prałata, żebym sobie porozmawiał po polsku, no i chcieli mi Amerykanie zrobić taki prezent. A to był najbliższy przyjaciel księdza Dziwisza, no i oczywiście przyjaciel Jana Pawła II i tak dalej. Ja do niego wszedłem, miał celusieńki dom, w jakichś no, relikwiach, gadżetach popodpisywane, w koszulki, jakieś serwetki, no po prostu cały dom. I on to sprzedawał. Ja mówię do niego, księże, ksiądz to sprzedaje. Dlaczego ksiądz to sprzedaje? Bo ja potrzebuję pieniądze. On jeździł do papieża co miesiąc, robił straszne biznesy na tym, bo mi ludzie potem opowiadali. Oczywiście woził różne gadżety i papież podpisywał i potem to sprzedawał jako tak zwane już relikwie. Nie? Ja pamiętam, była książka, którą dała królowa Elżbieta papieżowi i tam była ta książka. Ja mówię do niego, niech mi ksiądz sprzeda tą książkę, bo odkupię i dam do katedry w Westminster. Na pewno będzie piękna pamiątka. A on powiedział, nie stać cię na to, gówniarzu. Sprzedam to na internecie, nie?
Ja byłem tak obruszony tym, ja mówię, kupczysz tym wszystkim, myślę, że to ma jakąś wartość, mówię. Woziłeś to, robiłeś biznesy, mówię. Ja mówię, ile chcesz za tą książkę? On mówi, i tak nie zapłacisz, bo ja musiałem dużo zapłacić za to wszystko, nie? Mnie też wszystko to kosztowało, dużo pieniążków. Ja mówię, byłem tak oburzony tym wszystkim, wyszedłem, mówię, jesteś opętany, człowieku. Jego wzrok był straszny, miał naprawdę już, nie wiem, pewno już nie żyje. Ja mówię, wyszedłem z tego domu, ci Amerykanie byli zaszokowani, potem wyjaśniłem i mówiłem Różanie, po prostu nie mogłem się patrzeć w tą stronę. Mówię, jesteś opętany z tym, co robisz. Ja mówię, te sprawy były już, narastały przez jakiś czas, ale to jest oczywiście i dla mnie też bardzo, bardzo trudna sytuacja. Wszyscy musimy za to dzisiaj płacić i ja myślę, że sprawa kardynała Dziwisza, która w tej chwili jest na tapecie, nie jest zakończona. To jest, ja już słyszałem, wie pani, bardzo długo i dawno temu, że materiały już były dawno przygotowane. To była tylko kwestia czasu. Jeden kiedyś ksiądz powiedział w Polsce, to jest tylko kwestia czasu. Oni czekają, żeby uderzyć. Ja mówię, nigdy nie uderzą. Ksiądz kardynał ma takie powiązania, że tej persony nie uderzą. Mówi, uderzą, wszystko mają. No długo nie trzeba było czekać. No teraz będą patrzeć na reakcję, a potem szatan da następny strzał i następny strzał. I wie pani, tu mnie interesuje mnie kardynał Dziwisz. To jest jego życie, ja go nie będę oceniał. Tylko sprawa idzie głębiej. Chodzi o Jana Pawła II. Tu jest dla mnie problem. Szatan założył pułapki, wykorzystał, tak jak powiedziałem, bezużytecznych idiotów. Ale teraz pytanie, jak będzie z Janem Pawłem II? Bo teraz pytanie, jeżeli wiedział, to dlaczego nic nie mówił? Jeżeli nie wiedział, no to kim się obtaczał? Czy był już tak osaczony ludźmi, którzy pracowali na drugiej stronie? No ludzie mówią, że był, że do niej docierały sprawy, prawda, słynna Peca i Półtawskiej, że sprawy zostały blokowane i tak dalej. Ale pytanie, no to dlaczego tymi ludźmi się otaczał? Dlaczego przez tyle lat, tyle spraw, tyle decyzji było podejmowane i wie pani, dzisiaj wszyscy, cały Kościół musi cierpieć. Dlaczego nikt o niego nie mówił mu prawdy? Dlaczego to wszystko było blokowane? No i potem, wie pani, no dużo jest pytań i na pewno tragedią jest tego, że dzisiaj mówią się jaki święty. No tutaj za granicą no, nie ma takiego kultu Jana Pawła, ale jaka jest tragedia w Polsce, gdy właściwie budowano wiele pokoleń na Janie Pawle II. Każdy z nas, ja również miałem ten zaszczyt być i jeszcze za moich młodych lat i potem jako ksiądz i całe moje kapłaństwo za Jana Pawła II. Dla mnie to był wielki człowiek, ale albo był tak biedny, że nie widział, co się dzieje, albo był tak oszukany, prawda? Pytanie, dlaczego ci ludzie byli w ogóle koło niego? Dlaczego ci ludzie w ogóle byli dopuszczeni? Dzisiaj teraz pytanie o beatyfikacji Jana Pawła II. Ja się pytam, to jest moje myślenie, ale podzieliłem się to z kimś sancto subito, natychmiast. Pominięto wszelkie procedury. No wiadomo, są listy, to był papież, to trzeba wszystko przebadać. Nie przebadano prawdopodobnie, wszystko pobieżnie. No i w tej chwili ludzie, szatan mówi, a no to co, macie świętego? No jaki to był święty? No zobaczcie, to i to. Przecież my jeszcze nie wiemy prawie 90%, co się działo za murami Watykanu, więc szatan podważa nam, mówi, no jaki to był święty. No i wielu ludzi mówi, no rzeczywiście, no jeżeli tak się sprawy mają, to jaki to jest święty. Więc szatan od razu podważa cały proces świętości wszystkich ludzi. No to powie, jak takich ludzi dają na świętych, a zobacz to. Więc ludzie zaczynają wątpić. Ja myślę, że tutaj następne uderzenie będzie i to bardzo mocne. Tam się nikt nie będzie tym czy innym kardynałem czy biskupem przejmował, ale on służy jako instrument uderzenia w papieża, nie tylko w jego osobę, ale w jego nauczanie dzisiaj. Poprzez tego, kto nauczył o moralności, o rodzinie, teologia ciała, prawda, humane vitae i tak dalej. No i powiedzą, no jak to? No czyli jak wy możecie, no jaki macie moralny bilet mówić o tych sprawach, jeżeli takie rzeczy działy się pod nosem, prawda? Ojca Świętego, że takie rzeczy działy się i dzieją się w Watykanie. No więc jak wy macie prawo, jaki macie mandat od kogo
mówić o tych sprawach, kiedy w tej chwili jest ofensywa LGBT, kiedy po prostu cały świat dzisiaj stoi do góry nogami. I tu fantastycznie szatan sobie ugrał. No niestety swoimi ludźmi. Tutaj rozpoczęła się wspaniała rozgrywka jego, oczywiście w cudzysłowie wspaniała, inteligentna rozgrywka. Oni myśleli, że sobie życie ułożyli, że wszystko będzie dobrze, umrą chwale i glorii, ich imieniami będą nazywać szkoły, ulice, place i tak dalej, prawda? A stało się tak, jak jest w Ewangelii, jak mówi, Jezus mówi do faryzeuszów, wy groby pobielane, mówi. Na zewnątrz pięknie i wspaniałe i błyszczące świecidełka, a w środku pełne plugastwa i robactwa. Czyż czasem tak nie powie to do dzisiejszej hierarchii? Nie do wszystkich oczywiście, bo absolutnie tak nie jest. No ale to wszystko rzuca na nas światło i ta wojna, wie pani, ta rozgrywka w tej chwili się bardzo zaognia. Jest wyjście, żeby uratować imię Jana Pawła II. Jest wyjście. Ktoś musi wstać i powiedzieć prawdę, wziąć to, jak to się mówi, na klatę. Nie powiedzieć, że nie znam tego człowieka, nie widziałem tego człowieka, nic nie pamiętam, nic nie wiem. Ale wziąć i powiedzieć. Jedynie prawda może uratować autorytet Jana Pawła II. I nasz, bo przecież to był naprawdę też wielki człowiek i nie mam wątpliwości, nie pobudzam, tylko mówię, jak osaczone macki szatana osaczyły go tam, że dopiero dzisiaj, po tylu latach, to wszystko wychodzi z takim wielkim smrodem, z takim niesmakiem i tylu ludzi dzisiaj traci wiarę. Tu jest najgorsze. Kto jest odpowiedzialny za te dusze, które dzisiaj tracą wiarę przez rozgrywki tych ludzi, przez ich hucie, przez ich worki, stołki i rozporki. To, że oni sobie nagromadzili i co, wezmą ze sobą to do grobu? Wezmą ze sobą te dolary? Wezmą sobie te zaszczyty? Trzeba będzie ich potem co, wykopywać na nowo? I wyrzucać i zniesławiać? No, czy o to w tym wszystkim chodzi? W jakim świetle Kościół Chrystusowy został dzisiaj postawiony? Są to sprawy naprawdę bardzo trudne i bardzo I wie pani, bardzo bolesne. No niestety, kremówkowy katolicyzm to kiedyś powiedział. No, budowaliśmy kremówkowy katolicyzm. Ja pamiętam jeszcze lat temu dawno, ja rozmawiałem z jednym z takich dość wysoko postawionych księży, jeszcze za Jana Pawła II. On mówi, wie ksiądz co, my mamy najlepszą metodę. Jak się coś dzieje w Polsce, jak jest coś niedobrego, jest jakiś kryzys, no to się zaprasza Jana Pawła, on przyjeżdża, objeżdża dookoła Polski, wszystko robi się fajne i ckliwe. Ja takie oczy wybałszyłem, mówię, no jest to metoda, no ale na jak długo? No robić takie imprezy, objazdówki, wszystko jest pięknie, no papież był cudowny, ja sam w tym brałem udział, ale ktoś mi tak powiedział, że takie są metody załatwiania. Ja kiedyś powiedziałem, a co będzie, jak braknie go? No to polski kościół będzie miał problem. No i długo trzeba było czekać. No i mamy wielki, wielki problem. Mamy kremówkowy katolicyzm, no i dzisiaj bezobjawową wiarę. Ci ludzie będą odchodzili, ci ludzie będą szli, w nich będzie coraz większa agresja do Kościoła, coraz większa agresja do hierarchii. Nie do, wie pani, do Pana Boga. Bo dzisiaj Polska jest przygotowana, aby przyjąć ludzi, którzy będą odchodzić z Kościoła, nie będą odchodzić, no część oczywiście odejdzie w ogóle od wiary, ale część powie, no przecież mamy grupy fajne, gdzie śpiewa się, tańczy, uzdrawia, stadiony, hale, te protestantyzujące katolicyzm, prawda, gdzie zaprasza się fajnych ludzi, pięknie się mówi o Jezusie, no nie ma tej hierarchii, nie ma tego, i tak powiedzą ludzie młodzi. A po co nam ta hierarchia? A co byście sobą pokazali? Co byście sobą udowodnili? Kim wy jesteście? My Chrystusa chcemy. Chrystus tak, proszę panią. Chrystus tak, ale wy to raczej nie. Jeden powiedział gościu, pamiętam teraz były te protesty, bronili Kościoła i powiedział tak do kamery. I powiedział, my bronimy kościołów, bo kościoły to jest Pan Bóg, ale my pałaców biskupich nie będziemy bronić, ani klasztorów. My pałaców ani klasztorów nie będziemy bronić. Oni niech sobie odebrą to,
na co zasłużyli. Oczywiście mocna wypowiedź, bo oczywiście nie można wszystkich równać, ale jakże wymowna, co dzisiaj jest w ludziach, jaki mają oni dzisiaj nasz obraz. No, czy będzie model irlandzki się sprzedają? Będzie. No, tam był kościół arystokratyczny. Tam, co mi opowiadali w 90-tych latach, no to oczywiście kościół rządził na całego, kościół przymierze, prawda, tronu z politykami, prawda, z koroną. Tam kościół był bardzo wysoko. No oczywiście przyszedł kryzys irlandzki, wiemy, co się stało. No dzisiaj, jak byłem w lutym poprzedniego tego roku, jak byłem jeszcze w lutym w Irlandii, rozmawiałem i z prymasem Irlandii, i rozmawiałem z arcybiskupem Dublina, którą miałem możliwość, prowadziłem konferencję tam, największe takie zebranie w Dublinie. I tak rozmawiałem z księżmi fajnymi, którzy przyjechali i mówią mi, słuchaj, dawniej tak szedłeś, to cię ludzie całowali, pozdrawiali. Dzisiaj jak dostaniesz, przepraszam, że tak powiem, ale po gębie, bo nie jesteś w koloradce, to reprezentujesz nie Kościół. Oni nie dlatego, że jesteś w Kościele, tylko że reprezentujesz hierarchię. I mówi, jak dostaniesz od ludzi, to nikt ci nie pomoże. To nikt do ciebie nie podejdzie, będą cię obchodzić dookoła. Bo tak mają nas dość. Mamy taką opinię. Więc ja byłem zaszokowany, słuchałem tego. Ja mówię, no ciekawe, czy to kiedyś dojdzie do tego w moim kraju. Oczywiście w ten czas jeszcze nikt nie słyszał o tym, co w tej chwili się dzieje. A on mówi, no to jest tylko kwestia czasu. Nie? No i się nie pomylili. Mają bardzo ciężko. Jest grupa fantastycznych księży w Irlandii, którzy pracują, którzy chcą ratować. Ale niestety cała przeszłość hierarchii i kapłanów i biskupów, to co oni zrobili z Kościołem, za przyzwoleniem oczywiście, no wiadomo, Watykanu, no gdzieś pozwolenie było, gdzieś to ktoś chował, prawda? Ktoś to wszystko też tuszował, więc za pozwoleniem no, doprowadził szatan do tego, że ten Kościół po prostu upadł straszliwie. Ja myślę, że w Polsce Kościół będzie trwał, na pewno będzie trwał, bo Kościoła nie można Jezusowego, ale będzie trwał, ponieważ ci ludzie starzy, ci ludzie prości, ci ludzie, którzy modlą się na różańcu, ci ludzie, którzy naprawdę wierzą. Jest też grupa wspaniałej młodzieży, organizują się, ofiarują się Matce Bożej. To wszystko, co się dzieje, dzięki tym ludziom Kościół przetrwa. Ale będzie naprawdę trudny czas i tylko Bóg wie jeden, co przyszłość przyniesie. I ludzie będą coraz to bardziej zmęczeni, sfrustrowani. Coraz to więcej rzeczy będzie wychodzić. To jest tak fantastycznie dawkowane, po troszeczku. Przyjdą następne ciosy, przyjdą następne oskarżenia, przyjdą następne dowody. I myślę, że będzie bardzo, bardzo trudno. Protestanci są przygotowani, oni przejmą ludzi. I ludzie pójdą, bo ludzie chcą Boga, będą Go potrzebować, ale nie będą chcieli nas. I tu będzie duży problem. Powiedzą Panu Bogu tak, ale powiedzą, ale my was naprawdę nie chcemy. Są wspaniali księża, którzy mówią prawdę. Jeden jest suspendowany, drugi jeden jest na wygnaniu. Księża, którzy są otwarci, którzy mówią jak jest. No ale niestety dzisiaj księża mają imię posłuszeństwa, nie mogą mówić, prawda? Jeżeli mówią za dużo, od razu znajduje się na nich paragraf i od razu ich się uziemia. Ja myślę, że dzisiaj ludzi świeckich, ludzi, te kamienie, mówi Jezus, będą wołać i wstają te kamienie i ci ludzie świeccy organizują i mówią, prawda, to, co powinni mówić księża. To, co mówią powinni mówić księża, to dzisiaj robią ludzie świeccy. Ludzi świeckich nie da się uciszyć i to jest ten wspaniały, oddolny ruch, który dziś jest potrzebny. Trzeba dzisiaj powiedzieć Bogu tak, ale temu kłamstwu, zakłamaniu, temu zepsuciu trzeba wprost powiedzieć nie. Trwania w grzechu, w kłamstwie, w tej obłudzie, jaka niestety zakorzeniła się w nas, to jest naszym obowiązkiem powiedzieć nie. Ja mówię, nikt nas nie jest bez grzechu. Wszyscy popełniamy grzechy, ale wszyscy wstajemy. Wszyscy chcemy iść do przodu, ale jeżeli ktoś
dobrowolnie i świadomie oddał się i wiedział, w co wchodzi, i wiedział jak. W drugiej części powiem o Matce Bożej, Ojcu Gowim, i tam dokładnie jeszcze wyjaśnię, bo tam jest jedyna, wie Pani, nasza ucieczka. Na koniec chciałbym zacytować Benedykta XVI, który już ten czas powiedział: Bóg nie opuści swojego kościoła nawet teraz, gdy łódź nabrała wody i jest na skraju zatopienia. To powiedział Benedykt XVI. Powiedział jeszcze, pamiętam, w latach 60., prawda, jakże Kościół przejdzie straszne cierpienie i będzie w diasporze, księża będą odprawiać po domach. To powiedziałem, to ja w ten czas na wielkiej pokucie zacytowałem też jeszcze Karola Wojtyły, który powiedział, że Kościół będzie cierpiał, a szczególnie Polski będzie cierpiał. To były te słowa proroka, już teraz nie pamiętam dokładnie. I teraz właśnie to, co mówi Benedykt XVI. Bóg nie opuści swojego kościoła. Wierzę, że nie opuści. Kościół nie jest mój. Nie należy do żadnego hierarchii, nie należy do żadnego papieża. Kościół należy do Boga, jest oblubienicą samego Boga. Kościół przetrwa. Tylko pytanie jest, wie Pani, jaki Kościół? No, w tej chwili sytuacja zmienia się bardzo i to, co teraz mówimy, za tydzień wyjdą inne informacje, za 2 miesiące będzie już zupełnie inaczej. Trwa niesamowita wojna i ludzie są już tak bardzo zrezygnowani, tak zamieszani, tak zmąceni w swoich sercach, że nawet moi najbliżsi nieraz mówią, wiesz co, ja już mam tego dość. Po prostu mają swoje historie, widzą, co się dzieje, prawda? Opowiadają też o swoich lokalnych potyczkach, o tym, co się dzieje na lokalnym gruncie, już nie nawet wysokiej hierarchii, ale mniejszej. I mówi, no jak tu wierzyć? Jak tu trwać? No trudno mówić, no jesteśmy tylko ludźmi. Ja wiem, że to jest bez grzechu, niech rzuci tylko kamień, ale ludzie też pytają, modlą się, proszą, błagają, chcą. My musimy zmienić całą naszą mentalność, nastawienie. I myślę, że ten czas, który w tej chwili się nadszedł i który będzie prawdopodobnie coraz to trudniejszy, no będzie czasem bardzo, bardzo dla nas trudnym. I szatan, no tak jak powiedziałem, puszka Pandory się otworzyła, mleko się rozlało i w tej chwili szatan rozgrywa karty. Pan Bóg mu na to pozwala. No ale widocznie tak musi być, wie Pani. Pan Bóg pozwala mu na to i mówi, no masz, no chciałeś, proszę bardzo, najwytrwalsi zostaną. I Pan Bóg nas testuje, każdego z nas, naszą wiarę. Najważniejsze jest teraz trzymać się mocno Boga, trzymać się wiary, trzymać się Maryi, ale o tym chciałbym powiedzieć właśnie na podstawie tekstów Ojca Gobiego, czyli Matki Bożej, którą powiedziała o tych własnych czasach. Tam znajdziemy naprawdę wyjście z tego bagna, z tego, w coraz bardziej wchodzimy i cokolwiek jeszcze znowu odkryją, cokolwiek znowu wyjdzie, nie będziemy załamani, bo wiemy, że Maryja nas nie opuści. To ona zmiażdży łeb szatanowi. To ona zmiażdży te wszystkie kręgi zła. To ona zmiażdży te szatańskie układy. To ona to zrobi. I ci księża, ci świeccy, ci biskupi, ci kardynałowie, którzy będą jej służyć, a nie od przeciwnej strony. Także w drugiej części chciałbym o tym też powiedzieć. No, przepraszam, że akurat mówiłem o tym, no, ale wreszcie trzeba kiedyś też powiedzieć. Wiadomo, że nie wszystkim się to będzie podobać i ja kocham Kościół i chcę mówić prawdę. Wielu księży chciałoby mówić prawdę, ale nie może, ponieważ to są też układy, w których są. Znam księży, piszą do mnie i też się modlą i też się boją i przeżywają na pewno też osobiste tragedie, szczególnie, wie Pani, młodzi księża, którzy naprawdę nie mogą się odnaleźć w tej chwili, którzy zaczynają swoją życiową przygodę w kapłaństwie. Ci, którzy stoją w prawdzie i którzy mają oczy otwarte, nie ci, którzy są zaślepieni i wszystko jest dobrze, wszystko jest okej, słońce świeci, idziemy wszyscy do nieba, pokój i radość, prawda? Nie ci, tylko ci na to naprawdę widzą i widzą i piękne rzeczy, ale widzą też i ból, widzą to, co się dzieje. Jest takich bardzo dużo wspaniałych kapłanów, szczególnie mówię o naszym kraju. Więc ci kapłani cierpią i dlatego też apel do ludzi, aby modlili się za tych księży, żeby ich wspierali dobrym słowem, bo naprawdę może być jeszcze gorzej
i może być trudno. Nie chcemy widzieć księży odchodzących, księży rezygnujących, albo nie daj Bóg, wchodzących w podwójne życie, tak jak no niestety nasi starsi bracia w kapłaństwie nam pokazali, jak można służyć niestety Bogu i szatanowi. No niestety kończy się to zawsze tragicznie. Także mój apel, chciałbym powiedzieć w drugiej części właśnie o Maryi i chciałbym powiedzieć właśnie o Ojcu Gowym. Tam Maryja wyjaśnia wszystko, co się dzisiaj dzieje w Kościele. Ona wyjaśnia, jeżeli to zrozumiemy, to przetrwamy. Jeżeli tego nie zrozumiemy, po ludzku nie da się tego ani zrozumieć, ani usprawiedliwić. To tyle, co chciałem powiedzieć. Potrzebujemy modlitwy i również proszę Was. Dziękuję bardzo. Dziękuję księdzu, ale zanim przejdziemy do drugiej części, ja chciałam tylko nadmienić, że nikt lepiej jak właśnie ksiądz, jako były egzorcysta, nie zna pułapek i strategii szatana. Z drugiej strony można sobie też zadać pytanie, jak to się stało, że doprowadziliśmy do takiego momentu triumfu tego złego, w którym się znaleźliśmy dzisiaj. Czy zbyt mało reagowaliśmy, że właśnie rządcy tego świata, powiernicy szatana, masoneria realizowała swoje plany krok po kroku z tak wielkim sukcesem? I księże, rzeczywiście bardzo dziękuję, że ksiądz nam tutaj bardzo wiele rzeczy wyjaśnił i wydaje się, że teraz, kiedy jest przymus noszenia maseczek, one wręcz dzisiaj opadają. Pokazują, kto jest kim. Pan Bóg obnaża wielu. W swojej mądrości wywyższa pokornych, a poniża pysznych i tych, którzy właśnie z nim walczą. I tak chyba miało być, prawda? Tak, proszę panią. No niestety prawda jest gorzka, ale prawda jest prawdą i prawda nas wyzwoli. Nie możemy się tego bać. No, jest to smutne, że myśmy dożyli tych czasów. Jest to smutne, że widzi się ikony naszego Kościoła, twarze Jana Pawła II, prawda, które stały blisko niego, które i widzi się, i czyta się to wszystko, co jest. I można powiedzieć, że to jest wszystko kłamstwo i atak wrednych ludzi na święty Kościół. Oczywiście, że jest atakiem. To jest atak szatański. Ale ci ludzie objawiają to, czego myśmy przez lata nie mogli objawić, bo nie było takiej procedury. To wszystko zamiatało się pod gruby dywan, to wszystko niszczyły układy, to wszystko niszczyła kumoterstwo, wysokie pieniądze, stanowiska i wie pani, i na tym się to kończyło. No, jak to mówią starci kapłani, jak jakiś ksiądz jest niewygodny i za dużo fika, to jak go najlepiej uciszyć? No można mu dać suspendę, prawda? Można wysłać go do tak zwanej mamusi, na jakiś urlop zdrowotny, ale bardzo często jest taka inna metoda. Jest metoda dania mu dobrej pozycji w diecezji czy jakiejś tam stanowiska w zakonie. No i ten czas się układa, no bo nagle szatan udecha w pychę, prawda? Popatrzcie, no jesteś tym, popatrzcie, jesteś tamtym, jesteś odpowiedzialny, coś znaczysz. Szatan wie, jak sobie urządzić. No popatrzcie, no teraz musisz krakać. Wszedłeś jak między wrony, krakaj tak i one, więc są różne metody uciszania ludzi. No, co z nimi się będzie działo, to już Pan Bóg będzie, mówię, my możemy oceniać uczynki ludzi, możemy patrzeć się, ale serca nie potępiamy. To już to pomstę należy do Pana Boga. Jest to tylko smutne, jak bardzo opluliśmy Bogu w twarz, jak bardzo chcieliśmy oszukać Boga. No, jacy jesteśmy idiotami. Ja chcę oszukać Pana Boga, prawda? Tak, idę do spowiedzi, bo nie powiem księdzu grzechu, bo no dobrze, no księdza Kowalskiego oszukałem, ja zawsze ludziom to mówię, ale no ty jak myślałeś, że Pana Boga oszukasz, czy on nie widział ciebie, co robisz? Jak diabeł ci zamęcił w głowie? Mówię, nieraz gorzka prawda jest lepsza wyznana i powiedziana i uporządkowana niż wie pani, najsłodsze kłamstewska i to, czym niestety te śliskie buźki, które ja nigdy nie mogę patrzeć, no mówię, jak ten umysł dostają tego ślinotoku i zaczynają mówić i błąkać się gdzieś w tych swoich wypowiedziach i kłamać i to jest po prostu, wie pani, obrzydliwe. No, jeżeli się wie, jak szatan działa
Tak samo jak powiedziałem, działa na człowieka poszczególnego osobnika, tak samo działa w strukturach, tak samo działa no niestety i w Kościele. Ten swąd jest i jak Bóg sobie poradzi z Kościołem, nie wiem. No mówię, jest wiele różnych proroków, z wielu różnych, to co powiem w drugiej części o Matce Bożej, co powiedziała, co będzie się działo z Kościołem i jak sobie Pan Bóg będzie poradzić. No niestety to będzie bardzo wielki ból. I nikogo nie minie, ani sprawiedliwego, ani niesprawiedliwego. I jeżeli na naszych oczach, nasze pokolenie, to wszystko będzie się w tej chwili rozkładać, no to będziemy bardzo cierpieć. Nie zostanie kamień na kamieniu z tej świątyni, Jezus powiedział. Może być tak, że będziemy sprzedawać kościoły, będziemy je wynajmować, będziemy je opuszczać, będziemy pieniędzy i będziemy mówić prawdę po domach, bo to będzie jedyne miejsce, gdzie będziemy mówić prawdę. Oficjalnie w kościołach nie można o wszystkim już mówić, na Zachodzie nie można, bo są już paragrafy na to. Jest prawo ludzkie, które jest ustanowione ponad prawem boskim. Więc to, co ja powiem, wie Pani, o co mi chodzi, o innych rzeczach, no po prostu jest na to paragraf i do widzenia. Więc i to widzimy, jest na całym, w tej chwili, na całym świecie się to dzieje. Więc wie Pani, są to sprawy bardzo, bardzo trudne, sprawy, które w tej chwili, o których mówimy. I jeszcze tak na zakończenie, dlaczego chciałbym mówić o Matce Bożej? Chciałem tylko jedno powiedzieć. Nie dlatego, że jestem tam jakimś maryjnym, czy o tak mówią o księdzu Glasowi, to oczywiście albo o diablo, o Maryi, prawda? O tam, to ja mówię bardzo dobrze, no i ktoś musi o czymś mówić, ale i nie mówią o czymś innym, ale pamiętam niesamowitą historię. Spotkałem człowieka, który jest księdzem od kilkunastu lat, chociaż już jest starszy i jest Kanadyjczykiem. Bardzośmy się zaprzyjaźnili, ale sobie pani wyobrazi, przez wiele lat pracował w tajnej policji i ten człowiek prowadził dochodzenia w sprawie nadużyć seksualnych. No więc, no nie wiem, no lepszego człowieka rozmawiać chyba nie można było spotkać. No i do mnie kiedyś tak opowiadał, że kiedy prowadził to jako policjant, wyższej hierarchii policjant, prowadził takie doświadczenie, taką sprawę, która no, była w kościele kanadyjskim. Chodziło o jakiś Indian z północy, no nie wiem jak oni się nazywają, powiedział, no niestety, wyorganizowane całe wycieczki z diecezji, z hierarchii na gwałcenie dzieci. I mówi, dochodzenieśmy prowadzili i mówi do mnie tak, wyobraź sobie jedną rzecz, że takie dziecko było gwałcone za puszkę Coca-Coli i paczkę Crispów, tych chipsów. Ja mówię za to i on mówi, to było coś strasznego. I do mnie mówi, wiesz co mówi? I ci ludzie, niektórzy są dalej na stanowiska. Włos z głowy nie spadł. Ja nie mówię o jakimś grzechu, o jakiejś słabości jednej, gdzieś człowiekowi poniosło, gdzieś się nabił. Mówię o tym, że to było zorganizowane. Nie? Ci ludzie dalej żyją. Jakie było zło? Może to kiedyś też wyjdzie, a może to nie wyjdzie. To już nie moja sprawa. Ja do niego mówię, no, jakżeś ty został księdzem? To mnie uderzyło. Ja mówię, no jesteś śledczym, jesteś policjantem, czytasz te akta sprawy, zajmował się seminariami, homoseksualizmem, prawda, tymi wszystkimi nadużyciami. Mówi do mnie, wiesz co? Mówi, nigdy nie zapomnę, wielkiego byka, chłop, jak Tur, Indianin, który nie umie czytać i pisać, który przychodził do nas na policję i mówi, ze łzami płakał i opowiadał, jak przyjeżdżali wyżsi dygnitarze i co z nimi robili. I mówi do mnie, i mówi, widziałem, jak ten chłop płacze. Byk, mówi, wielki chłop już dzisiaj. Mówi, trzy metry, mówi, i potężny w barach, mówi, i ten chłop płacze. Totalnie rozjechany, rozorany. I który no nie wiem, czy pamiętam, czy chodzi do kościoła, czy nie. I on mówi, wiesz co, Ja w ten czas patrzyłem się w oczy tym Indianom, to, że ja mogłem tego słuchać jako policjant, to jest to, że skrycie trzymałem w swoich rękach różaniec. Skrycie trzymałem różaniec, słuchałem i mówiłem ten różaniec w ręku.
I Matka Boża potem odzajmiła mi się tym, że zostałem powołany, miałem niesamowite powołanie do kapłaństwa. Mimo tego bagna. Dzisiaj jest wspaniałym księdzem. Widujemy się dość często. To jest po prostu ksiądz dla mnie święty, który wie, co mówi, który wiele rzeczy mówi, które nie chcę już na antenie mówić. Który mówi, wiem, widziałem piekło w przebraniu kapłańskim. Widziałem to, co się działo, ale wiesz, jest jedna rzecz, którą nie wolno nam zostawić Kościoła, bo to jest umiłowane dziecko Maryi, oblubienica Ducha Świętego i mówi, jedną rzecz, jaką trzeba robić, to jest wszystkim mówić o Matce Bożej, bo dzięki Matce Bożej ja to wytrzymałem, dzięki Matce Bożej doprowadziłem sprawy do końca, dzięki Matce Bożej zostałem księdzem. Dla mnie ten ksiądz to jest cud, że go spotkałem. Żeśmy się spotkali dość przypadkowo, ale nie ma przypadków. I dlatego ja powiedziałem, że mówię o Matce Bożej. Matka Boża pomoże każdemu wyjść z każdego bagna, każdego grzechu. Ale również właśnie Matka Boża będzie tą, która zniszczy te szatańskie korporacje, która zniszczy tę siatkę, tą pajęczynę, która się rozlała, która po ludzku jest w tej chwili nie do zniszczenia. Pan Bóg się z tym poradzi poprzez Matkę Bożą. I musimy, wie Pani, ratować Kościół przez Marię. I on mi jeszcze chciał powiedzieć w tej drugiej części. Są wspaniali ludzie, kapłani, którzy wiedzą, o co chodzi. Ja z nich czerpię wzór i Bogu dziękuję, że takie jedno świadectwo tego kapłana było dla mnie niesamowitym umocnieniem. Mówi, nawet zobaczyć, ja widziałem jako egzorcysta piekło. Wiem, co szatan mówił, wiem, jak to wygląda. Ale ten ksiądz przeszedł przecież jeszcze większe piekło. Ludzie, którzy mieli mówić o miłości, o Chrystusie, ludzie, którzy poszli dla kariery, którzy byli totalnie odjechani seksualnie, trafili robić takie bezeceństwa. I włos im z kościele nie spadł. Nie wszystkim może, ale mówi, że wielu z nich jeszcze zajmuje wysokie stanowiska. Nie? Ale mówię, no niestety, jeżeli nawet ludzka nie dosięgnie tu sprawiedliwość, to ich dosięgnie boska sprawiedliwość. To już zostawmy Panu Bogu. Ale my chwyćmy się teraz Matki Bożej, bo inaczej będzie nam bardzo trudno. Będzie bardzo mocny, nieprzyjemny czas. To jest już huragan nad Kościołem. To jest huragan. On się tylko może wzmocnić. Jest kategorii może drugiej, ale może dojść do kategorii piątej. A wy sobie wyobrażacie, co to jest w Ameryce. Kategoria piąta huraganu, więc ja myślę, że to jest właśnie jedyna ta droga. I chciałbym jeszcze raz, żebyśmy nie kończyli naszego pierwszej części w takim właśnie złym stylu, tylko patrzenie się na stronę ciemną, ale popatrzyli, że jest strona też jasna. Jest jedyne wejście, to jest Matka Boża. Dla nas kapłanów, dla hierarchii odpowiedzialnej przed Bogiem za Kościół. Przed Bogiem za Kościół za to, co zrobili. I to, co robią, prawda? Dla tych, którzy naprawdę kochają, którzy walczą, wspaniałych księży, jeszcze raz mówię, biskupów, kardynałów, którzy widzą prawdę, jak u was arcybiskup Vigano i wielu innych, prawda, hierarchów Kościoła. No i niestety tych, którzy sprzedali się za miskę, za stołek, za worek i za rozporek. Ale to już Pan Bóg sobie będzie z nimi się rozliczał. My chwyćmy się Matki Bożej za rękę. Księże, bardzo serdecznie dziękuję. Wielki Bóg zapłać za tyle ważnych słów, jakie ksiądz tutaj nam przekazał. Zanim się pożegnamy, ja poproszę jeszcze księdza o błogosławieństwo dla nas wszystkich i przejdziemy do drugiej części rozmowy. Panie Jezu, prosimy Cię w tych ciemnych czasach i trudnych dla każdego z nas, kiedy poszukujemy i chcemy znaleźć sobie swoje drogi w tym czasie zamętu i w tym czasie ciemności. Twoje błogosławieństwo dla tych, dla Radia Chrystusa, dla telewizji Chrystusa Króla, dla ludzi, którzy będą słuchać nawet nas, aby to nie było sprawą dla nich zgorszenia czy odejścia Kościoła, ale zobaczenia, że szatan działa, że jest obecny i tego wszystkiego, co dzieje się w tej chwili, Pan Bóg w swojej opatrzności dopuścił, a dla naszego zbawienia, dla naszego oczyszczenia, dla zmiany naszych dróg odpowiedzialnych, bo każdy z nas odpowiedzialny jest za siebie, za swoje drogi, za swoje zbawienie również.
jak również zbawienie innych. Dlatego niech to błogosławieństwo przez niepokalane serce Maryi spocznie na nas w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Serdeczny Bóg zapłać, księże. Do usłyszenia już za chwilę. Moim Państwa gościem był dzisiaj ksiądz Piotr Glas z Anglii, a ja już teraz zapraszam na drugą część rozmowy, która będzie na temat tej, która jest nam dana na ostatnie czasy, o Matce Bożej. Żegnam się z Państwem, kłania się Państwu Krystyna Kiwacz z Telewizji Chrystusa, Króla nadawanej z Chicago. Laudetur Jezus Chrystus i któż jak Bóg.